Real Farm EAA to zbilansowana formuła wszystkich niezbędnych aminokwasów egzogennych. To wszystko w formie instant w pysznych smakach. Sprawdź na realfarm.eu. Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy u mnie na zawodach w Nieborowie. Możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tutaj cały plac. A przed tymi zawodami, tak dla rozluźnienia atmosfery, zrobiliśmy sobie z Krzyśkiem mały quiz. No, zapraszam Was do oglądania. Ma być druga tura. Zobaczycie, jak to wyszło. Będzie śmiesznie. Znaczy śmiesznie będzie tam, nie na zawodach. Chyba, że znowu się skompromituje, to też będzie śmiesznie. Oglądajcie sobie. Zapraszam. No to jedziemy, zaczynamy. No dawaj. Z koksem. Wrócicie napierdalać, jak siądę do pracy! Kondrat! Kondrat! Dzień świra! Dzień świra! Jebać poruszają brzasku! Dzień świra! Gdyby się teraz ten prawomarz nie pozwał godzinkę dłużej, tak od was! Jaki on ten wiersz pisał? W moim... Yeah, nie, tak. Siedzi królewska para. Ta. I tam za chwilę mu ktoś przerywał. Tak mi się ten film, to taki był genialny, będzie genialny ten film. Tak mi się uśmiałem z niego, z mega. O, jak tatuś stawia dziówek, to nie ma chuja we wsi. Kurwa, trzeci rok się tego uczysz. Jezu. I am, you are. No odmień być, kurwa. To be. No, mega film. Kurwa, tak mi się te stare komedie polskie podobały, że z masakra. Ale powiem ci, jakoś to się łatwo zaczyna trochę, kurde. Dalej, dalej. Masz być jak bulterier. Będę. Jak wściekły byk. Będę. Jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Będę. No, to śpiesza. Komisarz Ryba. Komisarz Ryba do komisarza Ryby mówił: pierwszy Kasia Rzeczypospolitej, Henryk Quinto. Wabank. Juliusz Machulski. Dobrze wy? Juliusz czy Jan Machulski? Na pewno Machulski. Juliusz. Juliusz? Na pewno Machulski. Ale powiem ci, film tak samo mega. O. Jedynka i dwójka tak samo dobra. Quinto! Pazura mega rolę odegrał. O. Dobra, dogadajmy się. 200 zł jako premia ten bezcenny argentyński kaktus. A na chuj mnie ten kaktus! Rozwalił pan komuś bryczkę. Nauczył się parkować w garażu. A ty, koleżko, a? Ciu, 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 ciu! Kurwa, to hamuj. No to chłopaki nie płaczą. Chłopaki nie płaczą, a jak się nazywa Alfons? Alfons, no to miał być tym czarnuchem, co czarnucha. No tak, ale jak miał na imię, bo to było powiedziane w filmie z dwa razy, jak kurwa, on na imię. Kurwa, jak on miał na imię? Nie pamiętam. Czesiek. Czesiek. A więc to było powiedziane, że Czesiek, może weźmiemy tego czarodzieją, chyba jest ze złota. No. A jak czuł, jak, tam był Bolec czy Brylant? Bolec, Stolec. Kolec. Bo. Czujesz te murzyńskie rytmy? O, czuję, hopsa! Czuję! No, tak jakoś, nie? No. Kurwa. Chłopaki nie płaczą. Chłopaki nie płaczą. I grucha w sweterku. Już takich filmów nie robią, nie? Ja. Nie, niepowtarzalny film. Kurde, to jak mogę w kółko oglądać w kółko? O. Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! A gdzie ma jechać? W bok. Nic śmiesznego. Nic śmiesznego. Ten aktor jest z polskich filmówcy, wiesz? Pazura. Ten z windy. Tam były. Twardziela trzeba grać. No i tak kurwa w dupę jego mać, nie do zajebania. Twardziela, muszę być twardy. A ta trzecia dmuchała, to się wszystko trzęsło. Ale co przychodzi do... A w kapeluszu co go tarła? Tak, ale te gości, co przychodzi do wszystkiego, to same przypadki, nie? To same, no. Albo z tym lasem. Reżyser... Jużeli las. Las? Krzyży. Reżyser na planie dostał sraczki i podminowali.
Zajebisty film. Dymić dym, miałczyk dym. Dymić miałczyk, kurwa. W lewo, dymić, w lewo. Co ja tu kurwa robię? Trzy fakultety skończone. Biegam z jakimś kurwa dymiarką. Zajebisty. To był ten most? Nie. Tak, to był ten most. Pokazać tajny znak. I, kurwa. W kółko mogę to oglądać. Dawaj dalej. Kobieta mnie bije. Poddaję się. Dajcie mi wszyscy święty spokój. No kurwa, seksmisja, oglądałem ostatnio. To jest zajebisty film. Max i Albercik. Albercik. Panie Alberciku, panie Sztur, Maxie. Jerzy Sztur. A, to było... Kobieta mnie bije. Z którego roku to jest film? 80. Któryś. Profesor, jak się nazywał profesor? Kubelweiser. Kubelweiser, to był ten gościu znakomity przebrany, gdzie on kazał. Nie, Kubelweiser to był ten, co... A, bomba co go, Kubelweisera. A co go zahibernował, nie? Tak, co go zahibernował. A tam jak się nazywała ta... Znakomita, wielka... To był ten gościu, co Gargamelowi głos podkładał. Albo papie Smurfie. Papu Smurfie. Ale jak się nazywała ta postać? No ta wielka, ta szefowa, królowa. No, ale, tak, kurwa, ale film zajebisty w każdym bądź razie. Mego. Kanclerz? Nie. Ty, ale wyobraź sobie tak kobiety, kurwa, świata panowały? Na mą twoją Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Grzegorz. O, jak rozpętałem drugą wojnę światową? Powiat Łękołody. Gmina, kurwa. Szczebrzeszyce, powiat Łękołody. Jakoś tak. Coś takiego było, a nie my. W te karty mi się podłagał. Ale kurwa, puszczą ci teraz na przykład jakieś listy do Emichu i nic nie wiem. Żadnego cytatu nie znam. Ty właśnie, nie? Zależy to wszystko w pamięci. I to zobacz, mój rocznik, gdzie jestem dużo młodszy od ciebie, nie? I wszystko znam tak samo. To jest klasyka, kurde, tego się nie da nie znać. To. Słucham? Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz unieść. Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć murzynkę... Nie mam murzynki w agencji. To pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać. To zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać. To dajesz są chłopaki nie płaczą. To chyba nawet jeszcze odpowiadać, kto grał tego ojca. Łazuka. A silnorękiego? Delong? Nie, silnorękiego grał Andrzej Zieliński. Ten sam, co grał mnicha. Tak, a w tym. To wszystkie obejrzałem odcinki. Odwrócony wszystko. Odwrócony. No. Dawać dalej. Myślę, że trudniejsze będzie nam trochę, takie najpopularniejsze by wybierali. W pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. No jak, to Killer 2. Killer 2, no. Siara Siarzewski. Siara Siarzewski. Gangster. Gangster. Bo mi się śmierć chciał, jak podmienili ich w więzieniu i było zbliżenie na tego drugiego Siarę. A ty kto to jesteś? Siara Siarzewski. Gangster. Podkreślenie, kurwa. Były poseł, RP. Polska Partia Przyjaciół Piwa. Janusz Rzewiński. Janusz Rzewiński. Znany z kabaretu Olgi Lipińskiej. Trzy dni nie karmione, szefie, tak jak pan kazał. Żadnego nie widać. Może się gdzieś przyczaiły. Hej! Kici, kici, taś, taś! Do lwa, kurwa, do lwa. Otwórz bagażnik. Kici, kici, taś, taś. Ła, no to... Kici, taś, taś! Człowieku. Do lwa. Do lwa, kurwa. Poranek kojota. Poranek kojota. To powiedzieć właśnie, zawsze mam dylemat, co jest lepsze. Chłopaki nie patrzą, czy poranek kojota jest. To i to jest zajebiste. Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Poranku kojota. Mambo, nie twoja sprawa. Rambo. Nikt nie otwiera tych drzwi.
To jest Rambo, nie twoja sprawa, Bambo. Kurde. Ten aktor jest z Łodzi i on jeszcze miał taką zajebistą rolę, od razu ci powiem, w Psach w Dwójce. Jak mówi, ten monolog, co mówił. No i poszedłem, no mówię, kup tym dzieciom cukierki, jakieś pomarańcze. No się, a to kurwa wzięła i zachlała, ja wchodzę tam, ona tam chlała. No to co, wyrwałem chwasta. No. Zajebisty aktor, no to do, w Psach. Dobry. Dobry. Mega. Te, nie mrawy, dawaj te pół litra z lodówki. Jeszcze się nie zawroziła. Taką wypija. Dawaj, mówię. No nie lubię ciepłej wódki. To kup se zamrażarkę, to będziesz pił zmrożoną, frajerze. Znasz? Znam. No jak nie znam, no. Kariera Nikosia Dyzmy. To jest, kurwa, też... Powiem ci, to jest taki autentyczny film trochę, bo... No, polityce, tak, właśnie, no. O polityce. O takiej prawdziwej polskiej polityce, tak. No. A jak się nazywał ten na cmentarzu, co z nim robi, pamiętasz? Poczekaj. Co go później w klatce wywieźli? No wiem, za szympansa go przebrali. Jak on miał? Jak on miał? Jeden był niemrawy, to był ten, co spał, kurwa, cały czas, a... On jakieś takie zdrobnienie miał. Nie, kurwa. Nie Józienek, kurwa, jak on się, Bożenek, nie. Nie, właśnie... Teraz nie przypomnę. Że bruździ, ten cmentarza. Dostał kratę wody, ale bruździł dalej. No, no. Dałeś mi ryby, a trzeba mi dać wędkę. Tak. Jak w tej chińskiej bajce. Dokładnie. Kurwa. Ale najlepsza scena, bo jak on się zwalił z tej roboty, nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam. Tak właśnie mam ochotę czasami zrobić w Łodzi. Sam pan jesteś baran. No, kogo my tu widzimy? Ramzes. Myśleliśmy, że już nie dojedziesz. Autobus się spóźnił. Kogo my tu widzimy? Ramzes. O, to jest też, kurwa. No już wiem, co to jest. No. E równa się kwadrat. Tak jest. Tak jest. A tam też grał. Kłamca, paradoks kłamcy. A to był ten, Londryna. Tak, Londryna. Londryna równa się kłamca. Kłamca. Jak kłamca kłamie, to kłamca mówi prawdę, albo kłamie, żeby kłamać dalej. No. Czyli to był ten Ramzes, a ten drugi miał... Ramzes to był Pazura. Tak. A ten, co grał... Andrzej, tak? Nie Andrzej to nie. Był... Andrzej to był Ramzes. To tak. Pazura. Tak. Wodarczykowa gra kochankę Ramzesa. Tak. Lubaszenko, gościa, co mu pisał pracę. A co był jeszcze jeden gangster? Co z nim jeździł? Ojca grał Łazuka. Ale mi chodzi o tego jego wspólnika. Dobrze mówię? Łazuka grał ojca? Tak mi się wydaje, no. Teścia. Co w samolocie go zabrał, do samolotu. Pamiętam scenę aktora, nie wiem, który to był. Nie Łazuka czasem? Nie, chyba. Teścia, co go do samolotu. Ja wiem, pamiętam, co mówił, że on opowiadał pracę CPN, zbierać, ta, no. O tym, o tamtym. No jak się nazywał ten współlas jego, co tam będzie jeździli, kurwa. Co w dupę dostał, jak ten barbą ostrzelali. Kurwa, nie mogę sobie przypomnieć za cholerę. A jeszcze był ten Mieczysław, to był ten, wiesz, dresiarz. Dresiarz, tak. Było. Ale ostatnio oglądałem też dobrą polską komedię Fuchs. Ojejku, to przecież nie mieliśmy tego, zajebisty film. No, Krukówna, jaka dupa była. Wow. Krukówna i Młody Sztur grał chyba jeszcze? Młody Sztur. Ale Krukówna Krukówna teraz. Nie patrzyłem. To, popatrz na Fuchs lepiej. No, tam widziałem rozebraną. No ale nie, no co tam jeszcze, kurwa, z takich komedii, z takich filmów dobrych, no to... No Kariera, Nikosiadyzm, Poranek Kojota, Chłopaki nie płaczą, Killer 1, Killer 2. Fuchs, tak jak mówiłeś, R8C no. Kwadrat, Seksmisja z takich starszych. No, taka scena była, co siedzi, klęczy gościu przed gościem. Franc, za co? Bo pierdolisz psy kobietę. To psy. No, to psy. No. Filmik skończyliśmy, to był taki, wiesz, rozgrzewkowy. No. Może byśmy zrobili taki quiz. Jeżeli wam się spodoba. No. Zakład. Tak, ale nie o kreatynę, bo to jest bez sensu, wiesz o co? No. Nie ma żadną flaszką, ani nic. Dobra. Słuchaj, ja mam lepszą. Ja ci powiem. No dawaj, mów teraz. Kto przegra, śpiewa piosenkę przed kamerą na YouTube'a. Ja mam lepsze. Śpiewa piosenkę. Ja mam lepsze. Czekaj. Ten, co przegra, tańczy jak ten Czarnów w tym. Nie. To będzie dobre. Ja tam wiesz, to będziesz tańczył, zatańczysz tyłem i będziesz się cieszył. Trzeba przodem do kamery zaśpiewać piosenkę. Co najmniej trzy zwrotki. Dobra, i ci, co komentują, wybieram jaką piosenkę. Co najmniej trzy zwrotki.
Ale stoisz i śpiewasz. No stoisz i śpiewasz, ale uczciwy konkurs gram. Dobra. To jeżeli chcecie takie coś zobaczyć, to... Stoisz i śpiewasz. Czekaj, jak się przygotuję tak, żebyś kurwa śpiewał... Ja ci całą kinematografię polską obejrzę dwa razy. Ale trzeba podać tytuł filmu, trzeba podać jaki aktor mówi. Nie, tylko tytuł, bo tak. No jaki aktor mówi, no na przykład ty, no mówi Linda do pazury, no to co, no to nie wiesz kogo Linda grał, kogo pazura grał. No, wiem kogo Linda grał, ale to może być... Silnoręki, widzisz, tam no, to była scena... Dobra, to będą dwa punkty za film, patrz, jeden punkt za film i drugi punkt za aktora. No, czyli dobra, możesz dostać jeden punkt, jak zgadniesz trzy, będzie niesprawiedliwie. Tablicę tu wywiesimy. Nie, ale na przykład jak nie zgadniesz tytułu, bo się w tytule pomylisz, ale zgadniesz aktorów, no to też są punkty. No też jest jeden punkt. No. No to tak też może liczy się, co się liczy? Imię aktora z filmu, czy imię aktora w realu? Albo to zróbmy. Nie możesz powiedzieć, że Silnoręki, musisz mówić Andrzej Zieliński. Ale nie, to możemy zrobić, że albo powiesz postać, albo podasz aktora. No ale wiesz, jak postać podasz mi, wiesz, ojciec kurwa pazury, no. No. Nie, musisz powiedzieć Bogdan Łazuka. No dobra, czyli aktor. Albo powiedzieć, o, Bolec, Michał Milowicz. Dobra. No. To już są dwa punkty. Jeden jest za Bolca, jeden za Milowicza. Jak znasz imię w realu i imię takie. Nie, no to będzie za dużo pieprzenia. No co? Będzie dwa punkty, jeden za aktora, drugi za film. I tak jest najprostsze. No ale to aktora w realu, czy aktora... No to dobra, to aktor w realu musi być znany. No tak. W realu. Nie, nie możesz powiedzieć Bolec. No nie. Mówił Michał Milowicz. Dokładnie. Dobra, no to chuj. No to gramy, o zbliżenie. O piosenkę przed kamerą. O kurwa.